Cześć, to znowu ja, Porcelanowa, i dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić z siebie baranka. Nie wiem, czy wiecie, ale zawsze chciałam mieć loczki. Zawsze próbowałam mieć loczki. Jak miałam długie włosy, lubiłam splatać je w warkoczyki po to, żeby mieć później śliczną falę. Ale niestety od pewnego czasu nie mam już długich włosów, więc nie mogę zaplatać sobie warkoczy, które tworzą piękne fale. Więc zostało mi znaleźć po prostu sposób na to, żeby sobie zrobić loczki takie, jakie lubię i takie, jakie chcę. Ja zawsze staram się wybierać takie sposoby, żeby nie niszczyć swoich już mega zniszczonych włosów, bo przeżyłam i różne historie, które doprowadziły je do częściowego wyginięcia, w związku z czym musiałam je ściąć i teraz powoli je odbudowuję. Ale to jest cały temat na następny filmik, w którym będę odpowiadać na Wasze pytania, które zadaliście mi w story na Instagramie. Jeśli macie jakiekolwiek inne pytania dotyczące moich włosów, to piszcie je też w komentarzach pod tym filmikiem. Na początku próbowałam kręcić sobie loczki na papiloty. Najpierw kupiłam za grube papiloty. Później się okazało, że nie wystarczy umyć włosy i je zakręcić na te papiloty, żeby wyszły ładne loczki. Więc poradziłam się internetu. Na pomoc przyszła mi Ida. To ta piękna ruda dziewczyna, którą właśnie widzicie na obrazku, której w zeszłym roku robiłam zdjęcia. I wtedy już zachwyciłam się totalnie jej urodą. A teraz jeszcze pomogła mi odkryć idealny sposób na loczki, więc już w ogóle jestem jej wdzięczna przeogromnie. Ale wracając do bycia barankiem. Zobaczyłam u Idy idealne wręcz loczusie. Takie jak z bajeczki, jak u baranka albo innego słodkiego, puchatego zwierzątka. I wtedy postanowiłam, że dobrze, muszę takie zrobić, muszę spytać, jak to się robi. I ona odpowiedziała, że wystarczy pianka do włosów, mokre włosy zakręcić na papiloty i pójść spać. To okazało się jednocześnie i proste, i trudne, bo nie wystarczy kupić jakiekolwiek papiloty, jak się okazało. Dlatego teraz, jak już troszeczkę opracowałam tę technikę, postanowiłam, że podzielę się nią z Wami, więc wszystkie dodatkowe informacje znajdą się po tutorialu, a teraz oczywiście tutorial. Loczki najlepiej jest robić na lekko wilgotne włosy po umyciu, żeby były świeże i czyste. Żeby było łatwiej, oczywiście trzeba je trochę przeczesać. Mam już przygotowane papiloty z dwóch różnych firm, więc przy okazji przetestujemy sobie dwa różne rodzaje papilotów. Jedne z drucikami, a drugie po prostu piankowe. Według mnie najłatwiej jest zaczynać od dolnych partii włosów i powoli iść do góry, dlatego najpierw zawiązuję sobie gumkę. Przygotowuję znalezioną w Rossmanie piankę do włosów z funkcją nabłyszczania, która powinna mocno utrzymać fryzurę. Używałam jej już kilka razy, byłam z niej bardzo zadowolona. Teraz również jej użyję. Na każde pojedyncze pasmo będę nakładać dość sporo pianki i zawiązywać papilot. Chcę, żeby loczki były bardzo gęste i barankowe, dlatego staram się brać jak najmniejsze pasma włosów. Przyspieszmy trochę ten proces, ponieważ zajmie on naprawdę dużo czasu i będzie dość męczący dla rąk. Pamiętajcie, że jeśli planujecie zrobić sobie takie loki i macie dość gęste włosy, tak jak ja, to zajmie Wam to co najmniej 2 godziny. Dlatego lepiej wyposażyć się w cierpliwość, odpalić sobie serial i przygotować się na to, że od razu po zawiązywaniu papilotów pójdziemy spać. Od dołu użyłam papilotów z drucikiem, bo wiem, że mam ich mniej, a później zaczęłam używać już papilotów piankowych. Zauważyłam, że na papiloty piankowe znacznie łatwiej nawija się pasma włosów, dlatego następnym razem kupię ich więcej, żeby starczyło na pewno na wszystkie moje włosy. I tak nawijam. W tle leci Spider-Man, obok stoi przygotowany soczek, ale Wy możecie wziąć sobie lampkę albo może nawet butelkę wina. To naprawdę będzie trwało dość długi czas. W pewnym momencie okazało się, że dwie paczki papilotów nie wystarczą i musiałam wziąć zapasowe, grubsze, przeznaczone do rzadszych loków. Przy włosach z przodu zdarzało mi się używać zębów, żeby rozdzielać pasma. Muszę się przyznać niestety do tego, ale po ponad 2 godzinach pracy i 3 kubkach soczku zaplatanie loczków jest już zakończone i powoli mogę udać się do łóżka, gdzie spędzę kolejne 8 godzin i rano po porannej toalecie zaczniemy rozplatać loczki. Następnego dnia po porannej toalecie zabrałam się za rozplatanie moich fantastycznych loczków i niestety okazało się, że nie jest to takie proste, jak na początku się wydawało.
Dwa piloty z drucikami okazały się zaczepiać moje włosy na tyle bardzo, że porobiły się miejscami kołtuny i potrzebowałam pomocy Maksyma, który przyszedł mi na ratunek, trochę marudząc pod nosem, ale ostatecznie udało nam się wszystko rozplątać. Niech nie przerazi Was moja mina, byłam po prostu w szoku, że do rozplątania papilotów potrzeba więcej niż jednej pary rąk. Na szczęście, jak się okazało, papiloty pionkowe poradziły sobie bardzo dobrze, nie wyrwały mi żadnych włosów, więc tak jak wspominałam wcześniej, raczej kupię ich więcej i będę korzystać już tylko z nich. Samo rozplątywanie zajęło nam około pół godziny, więc jest to dość sporo czasu, szczególnie, że zaplatanie trwało ponad dwie. Ale ostatecznie na mojej głowie pojawiły się śliczne barankowe loczki. Kiedy już rozplotłam wszystkie loczki, zabrałam się za grzywkę. Niestety wtedy kamera przestała nagrywać, a ja tego nie zauważyłam, ale w skrócie powiem Wam, że użyłam znowu pianki do włosów i prostownicy po to, żeby trochę grzywkę podkręcić, ale to zobaczycie w dalszej części filmu. Przede wszystkim, jak już mówiłam przed chwilą, nie wszystkie papiloty są dobre. Ja swoje kupiłam w Rossmanie za śmieszne pieniądze i jedne i drugie, ale pamiętajcie, że papiloty tego typu, które mają drucik w środku, bardzo lubią wyrywać włosy, kiedy rozplątujecie je następnego dnia. Na większości z nich znajdują się resztki moich włosów i powiem Wam, że to nie jest fajna opcja. Co zauważyłam? Te papiloty również z Rossmana, również za niewielkie pieniądze, nie pamiętam, kilkanaście złotych za chyba 30 papilotów, nie wyrywały mi tak włosów. Niektóre oczywiście zawinęłam troszeczkę zbyt mocno, więc troszkę tam włosów poszło, ale było to raczej kilka, a nie kilkadziesiąt, jak w przypadku tych złych papilotów. To są złe papiloty. Dodatkowo te papiloty znajdują się w fajnej kosmetyczce, że możecie zabrać je wszędzie. Jest ich 30, więc dość dużo i raczej na większość włosów ich wystarczy, żeby zrobić takie loczki, jak mam ja dzisiaj. W zestawie jest jeszcze grzebień ze szpicem, który pomoże Wam zrobić idealne przedziałki tam, gdzie trzeba. Jak najbardziej polecam te piankowe, w środku nie ma żadnego druta, są bardzo spoko. A te, powiem Wam, jeszcze dzisiaj wyrzucę. Te druty wyrwały mi tyle włosów, że już więcej tego nie chcę przeżywać. Kolejna sprawa, pianka do włosów. Ja ją bardzo lubię. Jeśli możecie polecić mi jakieś inne pianki, które tak samo dobrze trzymają i tak samo nie skleniają włosów, ale jednocześnie może pielęgnują, bo szczerze mówiąc nie znam się za bardzo na piankach do włosów. Wybrałam te, bo jest na niej napisane Shiny Hold i jest mocna. I tania bardzo, bo chyba z 10 zł kosztuje. Ale stosunek ceny do jakości jest fantastyczny. To bardzo dobra pianka, przynajmniej dla mnie. Ale jeśli jest jakaś pielęgnująca, to wolałabym taką. Co bym mogła jeszcze powiedzieć? Mam nadzieję, że się Wam podobało i za chwilę będę pokazywać loczki z bliska na końcu tego filmiku, a póki co chcę Was poprosić o łapki w górę, bo to jest to, co napędza mnie do działania. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie, ale jeśli nie chcecie, no to spoko, jakoś to przeżyję. I nie zapomnijcie też o obserwowaniu mojego Instagrama, gdzie jestem cały czas i tam codziennie pojawiają się jakieś nowe, fajne, mam nadzieję, fajne zdjęcia. I to wszystko, to tyle na dziś i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem.